32-letni Kamil Ryś uważa się za szczęśliwca. Ma świetną pracę, wygodny dom, fajnych przyjaciół, a miesiąc temu zaręczył się z piękną modelką Elizą. Kamil jest w niej szaleńczo zakochany i bardzo się stara, by ukochana dobrze się bawiła na jego imprezie. Kochanie, podasz mi oliwki? Oczywiście. Proszę. Skończyliście? Jezu, długo mam się tak wyginać jak jakaś idiotka. Kochana, to jest twoja naturalna pozycja. No bardzo śmieszne, naprawdę. Wiesz co, wróćmy do pracy. Im wcześniej skończymy z tymi promocyjnymi fotkami, tym wcześniej będziemy mogli się zabawić. Idzie. Musimy pogadać. Dobra, za chwilę. Laska, ile razy ja ci coś mówiłam na temat klejenia się do mojego faceta? A ile razy ja ci mówiłam, że znam Kamila od pierwszej klasy liceum? No i to nie znaczy, że masz prawo go obmacywać. Nie, zwariuję zaraz. Dajcie spokój. Stary, ale my naprawdę musimy z tobą pogadać. No dobra, moment. Baby! Mm. Potrzebuję cię! Idę! Kamil, to naprawdę jest ważne. Dobra, pogadamy za chwilę, dobra? Okej? Tak. Chodź, chodź, chodź. Pomożesz nam wybrać zdjęcia. Nie, 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 nie. Cofnij. To. To? Mhm. Serio? Poznałem Elizę, gdy robiłem grafikę do kampanii reklamowej, której ona była gwiazdą. Zakochałem się totalnie jak jakiś smarkacz i nadal mnie trzyma. Dlatego po pół roku się oświadczyłem. Mój najlepszy przyjaciel kompletnie zdurniał. Okej, okay, Eliza jest atrakcyjna, ale na tym jej zalety się kończą. A Kamil traktuje ją jak jakąś boginię. Gdyby jeszcze ona odwdzięczała mu się tym samym, no to luz. Tyle, że ona nim totalnie pomiata. Kamil wciąż nie znalazł czasu dla przyjaciół, ponieważ Eliza nieustannie go o coś prosi. Która to jest burgundowa, która wiśniowa? Elizie chodziło. Dzięki, zaniosę jej. Aż tak ci się śpieszy. W sumie to tak. Ale słodziak. Ale wiesz, przy mnie nie musisz udawać. Dobrze wiem, że każdy facet marzy o seksie z najlepszą przyjaciółką swojej laski. Ale wiesz, w twoim przypadku to nie musi skończyć się na fantazjowaniu. Ja przestań. No proszę cię, przecież Elizy tu nie ma, a mnie na maksa kręcą takie zabawy! A co się tu... Ty podstępna małpo! Zostaw moje doczepy, bo jak kurwisz, to zginiesz! Ale ja nic nie zrobiłem, właśnie ją od siebie odsuwałem. Fuh, no to akurat prawda. Ja nie wiedziałam, że ten twój facet jest taki cnotliwy. Zamknij się, dobrze? Ale ja się tak łatwo nie poddaję.